Dzień dobry, dobry wieczór, kłania się Marek Puma, 37, czyli Marek Puma Małpa, Marek Puma z dużych liter, 37 MP, 37. Tak najprościej mnie znaleźć na YouTubie. Za co się dziękuję, to za subskrypcję, poświęcony czas, komentarze, z których wiem, jak wam się podoba, bądź też co byście chcieli ewentualnie zobaczyć w miarę moich oczywiście możliwości, zgodnie z platformami, na których nadaję, tak jak na przykład Twitch, czy też TikTok, czy też YouTube. Dopóki na farmingu, na kanale, gdzie farming jest, nie będzie podejrzeń około 100 nagrań, to tam live'ów nie będę mógł robić, dlatego live'y są na kanale wspomnianym powyżej. Do czego piję? Widzicie Cyberpunk jako taka gra, no, jak każda, nie jest do końca doskonała. Z racji tej, że moja choroba też oddziałuje na sposób, w jaki ja jestem w stanie zagrać każdą grę. Plus do tego, że nie mogłem znaleźć w pewnym etapie już dużo, dużo do przodu, przeszukając pokój sensorycznie, czyli głosowo i obrazowo, o punktów, gdzie był użyty przedmiot, co wiązało się z niewykonanym zadaniem. I owszem, teoretycznie rzecz biorąc, mógłbym to zadanie odrzucić i iść dalej, ale stwierdziłem, że jak mam przechodzić, to po całości, bo jak pamiętacie, ja wiele gier do tego roku zacząłem i nie skończyłem, bo albo nowość, albo to było popularniejsze, albo prąd, albo no, zdrowie ogólnie. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam i serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze, że tak powiem, bawić, oglądając. I dziękuję za subskrypcję, łapki, komentarze, czas poświęcony, polecenie, bonus dla każdego widza jest, z tym, że bonus dla nagrywających to jest promowanie po 6 dniach, natomiast i w niedzielę podliczam, a podliczam w taki sposób, że widzę twój obszerny komentarz pod filmem. Czy to jest shot, tak, to ten film, czy też będzie to długi odcinek, powiedzmy 50 do godziny czasu. Bo takie niestety są elementy, ja no, próbuję skracać, ale nie w każdej grze się da skrócić. Albo po prostu nie wypada skrócić, bo traci się puentę a fabuły. Co z tego, że ja wiem, skoro wy jako widzowie puentę stracicie, kiedy na przykład cutscenkę usunę lub przewinę. Mam dla ciebie propozycję. Na jedno z dwóch ta puenta się traci. Więc tutaj prosiłbym też o zrozumienie. No i cóż, będziemy się widzieć na przeplatanych między czasem na Twitchu, między godziną 18 a 19, a live'ami na YouTubie. No, coś jeszcze? Te same godziny. I odcinki będę się starał do godziny 17. Wykluczają się w tym momencie odcinki, kiedy są wyjazdy do lekarza, zakupy, klientka nazywa się Sandra Dorset. Powiedzmy prąd, przypadkowo czapką niewidką się zdarzy usługodawca prądu i nimi wyłączy, bądź też po prostu atmosferyczne, czyli no, w całej wsi wyłączą, że tak powiem, dopływ prądu. Co praktycznie nie zdarza się, no ale wiecie, przyroda ma to do siebie, że takie zjawiska jak paranormalne, czapka niewidka i wiecie, bezpiecznie idzie w dół, to jest u mnie niemalże prawie na porządku dziennym. Dlaczego? Zapytajcie się tej osoby, która ubiera czapkę niewidkę. Dzięki za uwagę, jeszcze raz pozdrawiam, no i do zobaczenia na odcinkach, jak i live'a. Kłania się z tej strony Marek Puma, 37 i Tiger Puma, Twitcha. Hej, hej.